Co widzowie, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Skyrim. W ostatnim odcinku mieliśmy drobne problemy wewnątrz gwiazdy Azury, więc przynajmniej na początku tego odcinka zrobimy odpowiednie zakupy i przetestujemy parę rozwiązań. Mam kilka pomysłów, które można by było ugrać i chciałbym to przede wszystkim sobie przetestować. Posłuchajcie, ogólny problem w gwieście Azury polega na przewadze liczebnej. Nasz łamacz czarów jest w stanie zablokować ataki, które biją do 50 punktów obrażeń magicznych, ale jeżeli w tym układzie walczymy z kilkoma przeciwnikami, którzy właśnie rzucają takie potężne zaklęcia, to łamacz czarów ma drobny problem. Póki co interesuje mnie ustawienia dźwięków, żeby to jeszcze trochę ściszyć. Może tutaj będzie optymalnie w miarę. No, powinno być teraz mniej więcej dobrze. Dobrze, na początek zakupy. Odporność na ogień przede wszystkim. Tyle ile tylko się da. Mamy dość dużo pieniędzy, więc to nie będzie problem. Żeby sobie ładnie kupić tutaj co potrzebujemy. Mikstura uzdrowienia też się przyda. Kondycji. Wszystkie mikstury uzdrowienia. Trucizna magii. Co jeszcze by się tutaj przydało? Słabe trucizny odpuścimy może. Chyba do rycerza weźmiemy. I teraz tak, jak z tym jest akwipunkiem, trzeba być ciężki pancerz, lekkie. Kurczę, to jest całościowo lekki set, no dobra. O ten w tym układzie wypadek coś się tym się przyda. Ale nie szkodzi. Najważniejsze, że mamy miksturki kupione, tylko przydałoby się, wiecie, te miksturki energicznego ustawienia lub ostatecznego. Co by było idealne po prostu w tym momencie. Tylko, że my tego za bardzo nie mamy. I tu pojawia się drobny problem niestety. Ale o proszę, mam belki na dworze. Zobacz, co udało mi się znaleźć. Proszę, weź. Okej, dzięki. Słuchaj, naszyjnik z diamentem? Gdzie ona się szlejała, drogie dziecko? Jest jaki drop. O, ładnie, ładnie. Adam Jesus. Nie powiem. Mocno zaszalał. Potrzebujemy zwojów. Pytanie, gdzie te zwoje wrzuciłem? Mogą być na górze z tego, co mi się wydaje. Albo u alchemika. Chciałbym zobaczyć, czy uda nam się tam odpowiednio namieszać właśnie korzystając ze zwojów. Podejrzewam, że obrażenia, jakie będę zadawać tymi zwojami, mogą, ale nie muszą, mogą być wystarczające po to, żeby te mody, no, czymś ciekawym zająć po prostu. I problem polega na tym, że nie pamiętam, gdzie te zwoje wrzuciłem, ich było tam dość sporo. No nic, poszukamy ich. Tutaj no, poza mną dużo rzeczy nie zapełniłem. Wraź na Miriam to nie. W tym kufrze może? No to zostaje mi na górze. To powinno być. Beczka tutaj nie. Sejfy. Kurczę, no i co, czy zgubiłem swoje, swoje? Kurczę, tego się nie spodziewałem. Jeszcze zobaczymy w piwnicę. Może są w piwnicy.
Jego z hukiem upadł na klepisko. No nie no, słuchajcie, no naprawdę nie spodziewałem się tego, że będziemy męczyć się z poszukiwaniem zwojów, no ale dobra. To długo przecież nie zajmie. Co jest w tej beczce? No na pewno nie zwoje, to wiadomo. Miałem taki pomysł, żeby skorzystać ze zwojów. Jako, że mamy no braki trochę w magii, która mogłaby się przydać, to może właśnie te zwoje mogłyby coś pomóc. I myślę, że dałoby radę w ten sposób. Ach. Może te zwoje są w naszej części ogrodowej. To w sumie nie głupie. Chyba bardzo w moim stylu, żeby je tutaj właśnie wyrzucić do jednej z tych toreb. Tutaj nie, tutaj nie. Proszę, miód mamy. Ale miód się tak trochę średnio przyda. Obecnie mam tylko... No tylko 3 zwoje mamy niestety, to jest bardzo mało. Bo tych zwoi, jak pamiętacie, mieliśmy o wiele, wiele więcej. No proszę, mamy. Czyli aż tak daleko tych zwojów nie schowaliśmy, jak widać. No ale dobra. Nie sobie co zobaczę, jakie mamy zwoje. Burza ognista, furia. Harmonia, no. Wyciszenie. Zwój zamieci. Słuchajcie, może damy radę na tych zwojach idąc. Nie powiedziane, że nie. Pójdźmy jeszcze może do samotni. I tam też poszukajmy jakichś mikstur pod kątem zdrowia. I rzucimy do pękniny. To chciałbym zobaczyć jeden czar przegnania Dedry. 187. Ja mam manę 120 chyba, nie? To brakuje mi 70, a nie znam mikstury, która podbija o 70 magię. Niestety. Czekajmy na chwilkę do otwarcia sklepu. Aromaty. Rozejrzyj się, z pewnością znajdziesz. Z rozkazu Jarla nakazuje ci stać. Daj znać, bo może mam. Aha, chyba chodzi o zabójstwo, to nie samotnie. No dobra. Oddajmy mu się. Pójdziemy do. Dotarły do ciebie wieści. Okej, i jeszcze raz do aromatów Angeliny idziemy. Tylko, że tam jest błękitny pałac, to my musimy iść tędy. Bo trochę nie w tym kierunku poszliśmy. No ale dobra, nic nie szkodzi. To pewnie z jakiegoś starszego, którego zabiliśmy podczas ślubu Vittorii Vici. Albo zabiliśmy coś innego, mniejsze o to. Z pewnością znajdziesz to, czego szukasz. Dobrze widzieć nową twarz. Przybywasz może z Białej Grani? No tak, a o co chodzi? Moja córka Fura została wysłana do Białej Grani po tym, jak wstąpiła do armii cesarskiej. Miałam nadzieję, że może się spotkaliście. Nie spotkaliśmy. Nie mam od niej wieści. Próbowałam porozmawiać z kapitanem Aldisem, ale nie pomógł mi. No, niestety nie spotkaliśmy jej, ale rozejrzymy się. To miło z twojej strony. Chętnie usłyszę wszystko, czego dowiesz się od kapitana Aldisa. Dobrze, powiedz mi lepiej, co masz na sprzedaż. Rozejrzyj się. Od tego może zacznijmy. No proszę, dekokt. Dorzućmy, ale czy się tutaj utrzymamy? Nie wiem, ja bym chciał w tyle czasu już tą walkę, wiecie, zakończyć po prostu. Dobra, obfite uzdrowienie, pomniejsze. Miksturka regeneracji, czemu nie? Tych 8.
wywar. I to póki co na tyle. Dobra, tam mamy zakupy zrobione, zwoje zebrane, krzyki są. Idziemy jeszcze raz. Mam nadzieję, że jesteśmy dość przygotowani do tego, żeby zacząć tam jedną walkę. I tyle, ale nawet jeżeli, to chciałbym przetestować, jak ma się głos cesarza do Dremor. Jeszcze pewnych rzeczy, słuchajcie, jako że w tamtym odcinku była ta rozmowa w pełni z Nalakadem, to po prostu sobie pominam, tyle na ile się da. Może teraz oznaczałoby to zerwanie wieku. Zrobimy to. Te szczeliny i pęknięcia nie napawają. Dobra, tutaj poczekajmy godzinkę. W opuszczeniu akademii Malina musiała ogarnąć desperację. I stopmy zapis. Udało mu się. Zdołał uwięzić w gwieździe swą duszę, ale ta zaczęła się rozpadać. Nalakad, do rzeczy. Potrzebuje coraz więcej dusz, by przetrwać. Gwiazda podtrzymuje duszę Malina. No dobra, no będzie walka. Gdybyśmy zdołali, mógłbym... Cyk. Rozumiem, że potrzebny ci czas na przygotowanie. I wejdźmy. Nie ruszaj się, może... O, przepraszam. Niepokoję cię? Najpierw dobra. Weź głęboki oddech. I poczekaj, aż on skończy po prostu. A, mój... Zaraz. Kimże jest teraz... Dobra. I tak, przedmioty na dobry początek. Dekokt. I swoje. No, a to nacha ognie może. Dobra, weźmy sobie łamacz czarów. I idziemy. Pomóż. Jeszcze raz skrócę druga. Nie bardzo wiem skąd, ale okej, mamy leczenie. Tylko które na początek? Pomniejsze. Aha, czyli tam jest. No dobra. O, coś zablokowaliśmy. Nie ma opcji, przedmioty. I bierzemy swój zamieci teraz. Wycofaj się może. Okej, trochę się ten swój rzuciliśmy. Powinniśmy korzystać dalej, przede wszystkim, a nie w takim miejscu. Znowu uzdrowienie. Przedmioty. Łamacz czarów. I miecz. Okej, czyli to mi nic nie dało, magia. Głos cesarza. O proszę, czyli to działa. Zabójca. I nieugięta siła. Dobra, atakuj je. Okej, czyli to nie działa tak, jak sobie bym życzył, żeby działało. Po prostu nie możemy ich atakować po użyciu mocy. To w sumie ma sens. A proszę, to Malin. Zaklęcia Malina zostały złamane. Poczekaj, zaraz wyciągnę stamtąd twą duszę. Uważaj. Teraz trzeba się utrzymać. Uff. Dobra, udało się. Jesteśmy. Nalakad. Niech ktoś coś zrobi.
Okej, chyba się uspokoił. Spokojnie. Odrętwienie minie. Nie nadwyrężaj się. To... Udało się. Gwiazda została odcięta od Azury, a dusza Malyna zazna wreszcie spokoju. Choćby i w niebycie. Okej, co robimy z tą gwiazdą? Teraz możesz wykorzystywać czarne dusze do zaklinania. Czarna gwiazda nigdy nie zaniknie. Ale nie może też magazynować białych dusz pomniejszych stworzeń. Możesz ją zatrzymać. Wolę definitywnie zamknąć ten rozdział mego życia. Gratulacje. Udało ci się odmienić los dedrycznego artefaktu i przeżyć. Uff, słuchajcie, no łatwo nie było, ale pogadajmy z nim. Czy ty jesteś może z Akademii? Nie. Rany, już od lat nie. Na jakiś czas opuściłem zimową twierdzę, a potem powróciłem tutaj. To dlaczego mieszkasz w gospodzie? Wciąż zajmuję się badaniami, a tutaj, w zimowej twierdzy, mam kontakt z dawnymi kolegami. No dobra, te odpowiedzi nawet mają sens. No lekarze, do zobaczenia kiedyś tam. Trzymaj się dzielnie. A my idziemy. Kolejne przygody w tym momencie sobie porobić. Zresztą chciałbym zdobyć krew leśnego elfa. Zobaczcie, nie wiem, gdzie oni się mogą znajdować. Ale mniejsza o to jednak. No wiecie co? Może... A co jest w różnych? Montgroma władnych, cieniowisko... Dobra, wiecie co? Zrobimy sobie może błogosławieństwo natury. Albo spisek negatu, to będzie bardziej opłacalne. Smok czy nie smok, dacie sobie radę. Aha, no musimy jednak zawalczyć. No nie ma problemu. Zawalczymy. To chyba jest znowu smok mrozu. Ale nie mam pewności. Magia, wydacie duszy, jednak weźmiemy. Dobra, to leci. Minimalnie nad smokiem przeleciało. Ale okej, my tą walkę łatwo zadobimy. Tu nie może być problemu. A, miałem właśnie łuk wyjmować. Ale widzę, że jednak... Smok moje plany zweryfikował dość szybko. Znowu będziesz mnie atakować od góry? Co, już nie chcesz mnie bić? Dobra. Nie no, tu już trzeba łuk wyjąć. Atakuje cię nic z tego. Tylko, że nie wie, że cię jest nieśmiertelny. A tego niech sobie go bije. Ja się tym w ogóle przyjmować nie zamierzam. Dobra. Trochę nam obrażeń zadał. Ale to nie było nie wiadomo ile. Ostatnio moi mieszkańcy zimowej twierdzy pecha do smoków, bo bardzo szybko jeden po drugim dwa smoki ich zaatakowały. I oba to były smoki mrozu właśnie. Gdzie ty jesteś? A, tutaj. Dobra, dawaj. Trzeba cię utruc w końcu, panie. Czy tego chcesz, czy nie? No. Kurczę, tak będzie długo krążyć wokół miasta, czy raczej w końcu wylądować gdzieś w jednym punkcie na chwilę?
Dobra, tu się niby zatrzymał. Więc coś tam można mu było zrobić. Mogliśmy sobie krzyku użyć. O czym nie pomyślałem, no ale... Okej. Dobra, to teraz. Mocno oberwał nawet. Ten kurek był za mocny, żeby od tego paść, niestety. Dobra. Okej, w końcu wylądował. Więc zajmijmy się nim. Dobra. Chciałbym go oflankować. Chciałbym mniej więcej tutaj go bić. Dobra, jest nasz. Weźmy wszystko poza tym młotem bojowym. I udajmy się do naszego domku, ponieważ z tego co kojarzę na to zadanie, spisek renegatów, będziemy potrzebowali dość sporo udźwigu wolnego. Chociaż może to sobie zrobimy w kolejnym odcinku, bo dzisiaj będzie jeszcze jeden odcinek wrzucony, to na pewno. Po prostu sobie kolejność zamienimy, wiecie? W tym odcinku zrobimy coś innego, a w kolejnym spisek renegatów. Włóż tutaj to wszystko. I przy okazji te zwoje, żeby już nie musieć ich sobie tak daleko szukać. Jesteś już. No, jestem. Tato, mam coś dla ciebie. Hej tato, witaj z powrotem. Na pewno zerwał nam smak. Zerwał nam... O, proszę, i tutaj czarna gwiazda jest już w ekwipunku. Nie powiem się nawet, nie to wygląda. Ale młody chyba zerwał sobie jeden złoczy język z naszego grudka i go nam dał. No cóż, drobny gest i cieszy, jakby nie patrzył. Dlatego no niby nic, ale jednak to wypadałoby docenić jego kreatywność. Czy to nie dam szybkiem klientów duszy? Oddałem szybkiem klientów duszy. Okej, to nie wygląda tak źle nawet. Mogło być tego wiele, wiele więcej. I tak, spisek ten negatyw odpuśćmy i błogosławieństwo natury jednak zrobimy. Dobrze, i gdzie nas to rzuci? Tutaj. Do środka już skały, no to pójdźmy może od Helgen. No to tylko powinna być względnie prosta. I też no względnie bezpieczne. Dobra, tędy trzeba iść. Mamy nawet na znaczniku stosunkowo blisko. Więc no nie może być źle. Mamy też obozowisko gromowładnych. Odkryjmy je sobie. W razie gdyby to była jakaś baza wypadowa. Potrzeba nam do czegoś wcześniej. Albo czy później. Ogólnie słuchajcie. Może się zdarzyć tak, że obozy gromowładnych i cesarskich będą bardzo blisko siebie. Tak na przykład jest w okolicach Gwiazdy Zarannej. Ja tam bym musiał jednego odcinka się przejść i pokazać wam, że to jest rzeczywiście bardzo blisko. To jest no może 10 minut spacerkiem, a obie strony nawet nie domyślają się, że tak blisko są po prostu no wrogowie. Jakby nie patrzył. Czy tędy się wdrapie? Na koniu może tak. Pieszo z kłopotami. Ale jednak dało radę i to jest obóz Falkret. Czyli Helgen jest liczony do Falkret w tym układzie. Bo zobaczę, gdzie jest jedno, a gdzie jest drugie. Wątpię, żeby tutaj było jakieś wycięcie. I że to jest Falkret, a to jest dalej no Falkret. Po prostu wątpię, żeby miała granica zasiadała jako prowincja Falkret na dwie części. Tak raczej nie jest. Okej, mamy sierocą skałę. Sprawmy się z tutejszymi wiedźmi krukami. To nie powinno być zbyt trudne.
O nie, czarny ognia to też. Jeszcze na prąd. Mało przyjemny być mokruk, ale ważne, że jest już nasz. Staruchy. No dobra. Przebijamy się przez nie. Nie ma problemu. Tak, lepiej, o wiele lepiej. Klejnot duszy weźmy. No to pytanie moje brzmi, gdzie jest teraz Kuba Pokrzyw? Katalizator. Czy to było w tym Wiedźmokruku? Nie no, pusto jest. A może my to już zepnęliśmy? Tak, czy to musiało być w Wiedźmokruku? Dobra. Teraz wrócimy do Białej Grani. I pomówmy z Danicą. Daniką? No, mniejsza o to. Dobra, to tutaj mamy świątynię Knaret. I to zadanie zrobimy sobie kiedy indziej, to tylko oddamy zgubę pokrzyw. Udało ci się już odebrać zgubę pokrzyw tym wrednym wiedźmokrukom? Tak, mamy ją. O, naprawdę nie spodziewałam się twojego powrotu. Oczywiście cieszę się, że jednak jesteś. To nie było takie trudne. Nie mam ochoty tego dotykać. Myślisz, że możesz wykonać kolejne kroki? Na pewno. Co musimy zrobić? Gaj, sanktuarium Staroblasku znajduje się na wschód stąd. Możesz użyć zguby pokrzyw, by zdobyć trochę soku. A dobrze, czemu nie? Słuchajcie, tutaj możemy porozmawiać z jednym NPC-em, który jest w tej świątyni. Nawet gdyby ruszył z nami i by nam pomógł. Ja natomiast na końcówkę tego odcinka mam trochę inny plan. Wejdźmy sobie do świątyni umarłych. Po to, żeby przyjrzeć się temu, jak to wygląda. Oraz właściwie komnaty umarłych. No dobra, mniejsza o to. No tutaj widać, że co jest zaaranżowane na kościół. Jaką kapliczkę Arkaja. Gdyby była potrzeba skorzystania z niej, rzecz jasna. A tutaj. Opiekun sobie śpi. Natomiast pójdziemy w głąb. Do katakumb. To są tylko draugry i szkielety. A tego nie ma czym się przejmować. Za to, że tu weszliśmy, problemu mieć nie będziemy. Będzie to nie będą mieć problemy z tym, że my tu weszliśmy. A jesteśmy tutaj w konkretnym celu. Mianowicie chcemy zdobyć pewną cenną rzecz. A tu tego szkielta cenowo ignoruję, bo wiem, że on mi w ogóle nie zagraża. Ale też nie pozwolę mu się okładać nie wiadomo ile. I proszę, oto nasz cel, kamień Barencja. Ładnie ten licznik wygląda, kurczący się. No i dobrze, słuchajcie, moi drodzy, w tym odcinku to by było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku za dosłownie sekundkę. Skupimy się wtedy na zadaniu dla renegatów. I zobaczymy, co z tego nam uda się zrobić. No i teraz grał dla was C. Do zobaczenia za sekundkę. Pa, pa.